Cześć, to Karimiri. Witajcie w 9 odcinku naszej geometrycznej wyspy. Jak widzicie, zacząłem już przygotowywać się do kopania do wnętrza ziemi. W tym miejscu będzie odchodził korytarz, który będzie pozwalał w momencie wychodzenia z naszej kopalni od razu skręcić i dostać się do pomieszczenia z piecykami i ze wszystkimi ważniejszymi skrzynkami na urobek, na redstone, na złoto, na węgiel, no, do wyboru, do koloru. I teraz tak, najpierw musimy zbudować szklaną tubę. To może być problemem, gdyż część tego szybu sąsiaduje bezpośrednio z naszym oceanem, więc patrząc ile do dna, myślę, że może nam zabraknąć szkła, szczególnie, że w tej chwili mam tylko 37. A w piecyku kręci się kolejny piasek. No i w tej chwili mamy mniej więcej 79 szklanych klocków. No ale nic, zobaczymy jak to wyjdzie w rzeczywistości. Najpierw może wybierzmy ile się da z góry. No i teraz trzeba zacząć się odgradzać. Dobrze, tu będzie tyle. Tutaj niestety trzeba będzie trochę bardziej pokombinować. Jak na razie całkiem nieźle. Tutaj ja wiem... Wow. Nie te klocki, nie te klocki. Tutaj chyba będziemy musieli wymyśleć coś innego, ale no trudno, tak zaczęliśmy, tak musimy skończyć. Więc tutaj będzie szkło. Tu będzie szkło i tą wodę też zatkamy szkłem. Teraz czas kopać jeszcze głębiej. Ale się postaram pozbyć całego dirtu z okolicy, żeby to jakoś wyglądało. W którymś momencie będziemy już mieli tylko i wyłącznie, mam nadzieję, kamień, więc nie będzie tego problemu. Ale póki co musimy kopać w ten sposób. No niestety tak to będzie wyglądało jeszcze ładną chwilę. Do dna straszny kawał. Nie ma co. Do powierzchni. No niestety, jak tak dalej pójdzie, to nam to zajmie strasznie dużo czasu. Nie da się ukryć. Przynajmniej dopóki nie dosięgniemy dna. Oto nasza dziura, która powstała z wydobycia węgla w poprzednim odcinku. Wiedziałem, że coś tu jednak będzie. A mianowicie będzie ściana. Ale nic, kopiemy dalej. Tylko pochodnia.
Ale nas wymywa. Tutaj po środku jeszcze będzie grzebień ze szkła. Niestety w tej chwili nas nie stać na niego. Ale mam nadzieję, że wkrótce będzie jak najbardziej można to dokończyć. I zepsułem bez sensu. Mam jeszcze jedno, tylko jeden klocek. No dobra, trudno. No bo zaraz w piecyku jeszcze się kręci przecież kilka. Tu można zalepić. Osiem sztuk. No tak. Myślę, że chwilowo nam to musi wystarczyć. Ja się zastanawiam, może po tej stronie też zrobię drabinę. Na wypadek, gdyby ktoś chciał rzucić się przez plecy w dół. No i tyle ze szkła. Jeszcze podkopiamy się odrobinę. No i tak. I myślę, że w tym momencie nasza szklana tuba będzie musiała chwilę poczekać. A w międzyczasie dokończymy nasz balkonik. Zostały nam tylko do dorzucenia barierki. Mam jeszcze jakieś patyki. Chyba tyle wystarczy. Wcześniej, jeszcze zanim zacząłem nagrywać, odgrodziłem go odrobinę. No i już. I tyle z naszego tarasiku. On jeszcze nie jest oczywiście skończony. Tutaj jeszcze trzeba będzie dokończyć wystrój, dodać ławeczki, grilla. Może doniuszkę z kwiatkami. A w międzyczasie co możemy jeszcze zrobić? Możemy wykopać resztę naszej piwnicy. Nie, ojej. Uff, było blisko. Tak, chyba jednak będę musiał tutaj usprawnić odrobinę. Nie można postawić drabinki na szkle. No cóż, trudno. To wyjście będę musiał usprawnić, żeby uniknąć takich zjeżdżalni. Prawdopodobnie dopchnę to po prostu jeszcze jedną warstwą szkła. No i tyle, więcej mi się z tym nie uda zrobić nic. Tutaj może nie będę łatał. Okej, ustawmy poziom podłogi. Mniej więcej. Aha, tu się zamurowałem. Dobrze. W
tym miejscu będzie łopata. W tym miejscu będzie nasza podłoga. I teraz po prostu musimy tylko wybrać tutaj wszystko. Cały ten diret kamień zagrodzić. Chociaż może zrobimy okienko w tym miejscu, kto wie. Na pewno nie wyglądałoby to źle. Ten piasek na pewno nam się przyda. No i dobrze, to na chwilę obecną myślę, że w tym odcinku już więcej nic nie zrobimy, żeby to miało sens. Ja to po prostu wybiorę tego dirta i zobaczymy się za chwilę w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.